Jakieś wojsko pędzi drogą, skryj się za ściany, skryj się za ściany, skryj się, skryj, skryj się, skryj. Ja myślałam, że to maki, że ogniste lecą ptaki, a to ułany, ułany. Strzeż, strzeż się, strzeż. Jeśli wydam mu się miła, to nie będę się broniła. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Zabiera, zabiera, zabiera. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Poczty sztandarowe, marsz. Poczet Polskiego Stronnictwa Ludowego w Żelechinku. Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi. Rejonowego Koła Pszczelarzy w Żelechlinku. Rejonowego Koła Pszczelarzy nr 1 w Łodzi. Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Rejonowego Koła Pszczelarzy w Skierniewicach. Rejonowego Koła Pszczelarzy w Aleksandrowie Łódzkim. Rejonowego Koła Pszczelarzy w Podębicach. I Rejonowego Koła Pszczelarzy w Koluszkach. Szanowni Państwo, koncertem Orkiestry Dętej OSP w Żelechlinku rozpoczęliśmy 12. Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku. Brawa dla orkiestry. Orkiestra zostaje jeszcze na scenie. Jugonka powiatowa. Ja już jestem tutaj na scenie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na 12. Powiatowym Miodobraniu w Żelechlinku. Organizatorem dzisiejszej imprezy jest gmina Żelechlinek, powiat tomaszowski, z udziałem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi. Celem głównym dzisiejszego spotkania jest kultywowanie tradycji pszczelarskich, ale również integracja mieszkańców powiatu tomaszowskiego i pszczelarzy województwa łódzkiego. Cieszy nas niezmiernie, że od 12 lat z roku na rok przybywa nam wciąż nowych gości i przyjaciół, a wśród nich najlepszych pszczelarzy z regionu. Jak wszystkim wiadomo, gmina Żelechlinek to gmina bardzo czysta, zielona, z tradycjami pszczelarskimi. Warunki przyrodnicze i mikroklimat sprzyjają pszczelarstwu. O tym, jak wielkie znaczenie i wpływ mają te małe owady na życie człowieka i przyrodę, dowiadujemy się co roku na sesjach Rady Gminy. Są to uroczyste sesje w dniu miodobrania, podczas których wygłaszane są bardzo ciekawe prelekcje na temat pszczelarstwa. Gościło u nas w ciągu tych 12 lat wielu wspaniałych wykładowców, którzy z roku na rok zarażali nas swoimi pasjami i pogłębiali naszą wiedzę na temat pszczelarstwa. Ale oprócz tych bardzo ważnych zagadnień, na każdym miodobraniu w Żelechlinku jest też czas na zabawę. Na zabawę, a tym samym na integrację mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Naszych dostojnych gości powita wójt gminy Żelechlinek, pan Bogdan Kaczmarek. Zapraszam pana wójta na scenę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam na najsłodszej imprezie
w powiecie tomaszowskim, myślę, że i w województwie łódzkim. Miodobranie to od dawna już nasza tradycyjna, sztandarowa impreza. Jest ściśle związana z naszymi tradycjami, historią i herbem gminy, z którego właśnie wynika cała treść miodobrania. Mamy pszczołę, mamy barć. Gmina Żelechlinek kładzie ogromny nacisk na promocję przyrody naszej gminy Żelechlinek, ponieważ jest piękna, jest czysta, jest zadbana, a otoczenie nas mobilizuje do tego, żebyśmy mogli ją pokazywać. Od wielu lat gmina związana jest z manifestem gmin przyjaznym pszczelarstwu. Organizujemy dzięki temu kampanię edukacyjną wśród młodzieży, organizujemy nasadzenia roślin miododajnych, co powoduje, że pszczoła w gminie Żelechlinek czuje się bardzo dobrze, bo ma pożytek. To wszystko wpisuje się w politykę tak zwaną zrównoważonego rozwoju. To wynika z pewnych ustaleń, które organizacje środowiskowe podjęły swego czasu, że 5 czerwca jest Dniem Środowiska. Dlatego my w Żelechlinku obchodzimy miodobranie w granicach 5 czerwca. Panie starosto, kilka dni temu rozmawialiśmy o maśle. Dzisiaj w krainie miodem płynącej, czyli Żelechlinku, o miodzie. Panie redaktor, to znaczy, że mamy dużo różnych możliwości, jeżeli chodzi o nasz powiat tomaszowski, czyli bogata kraina, no nie powiem, że mlekiem i miodem płynąca, ale tak by można było to nazwać, porównując czy dodając w tej chwili te dwie uroczystości. Oczywiście ja się bardzo cieszę, że tutaj na tej ziemi, gdzie tak wielu pszczelarzy ma swoje pasieki, właśnie jest ta uroczystość. To miodobranie, to powiatowe, ale jak słyszymy nie tylko, bo są pszczelarze zaprzyjaźnionych gmin całego województwa łódzkiego. To pokazuje, że są jeszcze takie miejsca, czyste ekologicznie, gdzie rzeczywiście te pszczoły mogą się zachować, mogą żyć i mogą służyć człowiekowi, no, w taki sposób wieloraki. Także powinniśmy kontynuować w kolejnych latach oczywiście tą uroczystość, to miodobranie, pokazując, że powiat tomaszowski ma w swojej takiej specyfikacji przeróżne możliwości. Zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców Tomaszowa, zapraszamy mieszkańców całej Polski do odwiedzin w to miejsce. To już nawet to, co powiedziałem przed chwilą na scenie, ta kwestia kultywowania tradycji, polskiej kultury, to jest niezwykle ważne i ja bardzo się cieszę, że są tacy ludzie, którzy chcą to robić, a to, co mnie jakby jeszcze tak najbardziej cieszy, że włącza się gremialnie w to młode pokolenie. Panie starosto, czy pan lubi miód? Oczywiście, myślę, że tak jak każdy Polak, uwielbiam miód. Także staram się go spożywać w miarę regularnie, nie codziennie, ale jednak w miarę jakby możliwości. W ciągu miesiąca zje pan słoik miodu? Myślę, że nie, ale około pół słoika na pewno. A czy znane są panu walory miodu? Na pewno jest on zdrowy. W tych ilościach, które, że tak powiem, my spożywamy jako Polacy, jest on zdrowy, bo z niczym nie wolno przesadzać. Ale miód najlepszy jest na serce. Coraz częściej wracam do tego, co jest wokół nas, czyli do natury, prawda? Do ziół, do produktów pszczelarskich, czyli do miodu, który się zresztą również pojawia w wielu przysłowiach. Jest takie powiedzenie znane, lać komuś miód na serce. Co to znaczy? To znaczy, mówimy o czymś dobrym, co jest dla człowieka przyjazne, dobre. Jakaś nowina, jakieś informacje, które tak naprawdę budują człowieka, że albo jest on doceniony, albo też to wszystko, co robi wspólnie z innymi, oczywiście ma konkretną wartość dla innych ludzi. Ale jest też takie, że na ustach miód, a w sercu lód. Oczywiście, to dotyczy tych ludzi, którzy są nieszczerzy, którzy jedno mówią, drugie robią. Takie osoby się zdarzają, ale miejmy nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Ale my w powiecie tomaszowskim sobie życzymy tylko tych ludzi z prawdziwym sercem, prawda? Ze szczerym sercem, takim miodowym sercem, otwartych na wszystkich innych. Czyli w kwestii tutaj pomocy, działania na rzecz całej społeczności, a nie tylko dla samych siebie. Czy pan sobie życzył, żeby powiat tomaszowski był taką krainą właśnie mlekiem i miodem płynącą? Mam nadzieję, że tak będzie. To jest oczywiście kwestia przyszłości, kwestia promocji, ale jest taka nadzieja. My jako starostwo powiatowe zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było. Proszę państwa,
Dzisiaj jest szczególny dzień. Dzisiaj obchodzimy 4 czerwca 1989 roku. W Polsce odbyły się wybory. 30 lat od pierwszych wyborów, wolnych wyborów. Od tego czasu mamy wolną Polskę. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy ten dzień, bardzo ważny dzień, czcili. Pamiętali o ludziach, którzy doprowadzili do bezkrwawej rewolucji. Byliśmy pierwszym państwem wolnym w tej części Europy. Drodzy Państwo, pokażmy światu, że pamiętamy o nich, wypuszczając biało-czerwone balony w górę. Bardzo proszę. Celem głównym dzisiejszej imprezy i konkursu jest popularyzacja pszczelarstwa oraz ocalenie od zapomnienia tradycji i zwyczajów naszych przodków związanych z pozyskiwaniem miodu. Promocja właściwości miodu i produktów pszczeli, promocja zdrowej żywności oraz zintegrowanie środowisk wiejskich powiatu tomaszowskiego. W konkursie oceniane będą potrawy wykonane z wykorzystaniem miodu jako znaczącego składnika potrawy. Każda reprezentacja wskaże potrawy, które będą oceniane w konkursie na miodowy przysmak. Każda delegacja przygotuje 3 przepisy potraw zgłoszonych do konkursu i przekaże je organizatorowi. Przewidziana jest jedna nagroda główna, pozostałe to wyróżnienia. Pozwolę sobie przedstawić skład komisji konkursowej, która oceniać będzie potrawy przygotowane na dzisiejszy konkurs. Przewodniczący Dariusz Klimczak, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Członkowie: Urszula Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Aktywni dla Gminy Żeleklinek. Lucyna Reszka, Przedstawicielka Przedsiębiorców z Gminy Żeleklinek. Marek Kaczmarek, Radny Gminy Żeleklinek. Oraz Marek Kubiak, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. W konkursie bierze udział 9 gmin powiatu tomaszowskiego. I pierwszą gminą, którą chcę przedstawić i powitać, i o to proszę również Państwa o gorące oklaski dla naszych delegacji, to jest gmina Tomaszów Mazowiecki. Reprezentuje ją koło gospodyń wiejskich z Jadwigowa. Proszę, brawa dla kół. Panie naprawdę się napracowały, żeby przygotować te wszystkie smakołyki, które są na stoiskach. Gminę Budziszewice reprezentuje Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych Szyk. Brawa dla pań. Gminę Inowłódz reprezentuje KGW Brzustów. Gminę Lubochnie reprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich Kochanówka. Gminę Rzeczyca reprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich Kierzanki. Gminę Ujazd reprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich Zaosie. Z gminy Będków przyjechał do nas zespół ludowy Ludowiacy od Będkowa. Dzisiaj Ludowiacy serwują potrawy na bazie miodu. Brawo! Gminę Rokiciny reprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich Chrusty Stare oraz gminę Żeleklinek tradycyjnie, jak co roku, godnie reprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich Wolica, Łochów, Teklin. Jeszcze raz powitajmy wszystkie delegacje gorącymi brawami. Dlaczego miód i od jak dawna Państwo paracie się miodem?
Wie pani co, miód to bardziej zajęcie dla męża. Zawsze twierdził, że to jest taki jak gra na harmonii. No to mówi, takie hobby się zrobiło, ale w pewnym momencie to się przeraziło w taką większą pasję, powiem pani. I dlatego tak się tym zajmujemy dodatkowo po pracy. To takie jest dla nas no, rozrywką, co byśmy na starość nie przytyły za bardzo. Miód to samo zdrowie, prawda? No dokładnie, miód ma bardzo dużo właściwości leczniczych, bakteriobójczych, odżywczych, także to jest samo zdrowie. Wszystko co w ulu to samo zdrowie. Jakie są walory miodu? No żona teraz. Proszę? Jakie są walory miodu? No ja uważam, że nie ma nic lepszego niż ten walor miodu. Trzeba go ciągle, żeby ludzie wiedzieli co jedzą przede wszystkim. Na co on jest zdrowy? No przede wszystkim na serce, na kości, co w danym wieku jest bardzo nam potrzebne. No i w obecnym czasie, w takim pędzie, w tym stresie, to i na psychikę bardzo nam pomaga też. Który gatunek miodu na serce, konkretnie na serce? No ja uważam, że rzepak, konkretnie na serce, ale też mamy mniszkowy w tym roku, troszkę pobyliśmy i też jest zalecany na serce. Także powiem pani, każdy miód jest dobry na serce, tylko w odpowiednich umiarach, bo można nieraz przeholować, a niektórzy są uczuleni jednak na miód. Jak są uczuleni na miód, to i na pyłek również mogą być uczuleni, no bo w miodzie jest dużo pyłku też, nie ma się co oszukiwać, także trzeba uważać. No ale zawsze można rano tą łyżeczkę miodu zjeść, najlepiej nadczo, niekoniecznie musi ona być no, rozpuszczana w wodzie, bo można ją tak do ust. Wtedy mi się zdaje, że bardziej jest przyswajalna nawet. Jest takie powiedzenie, lać komuś miód na serce, co to znaczy? No ja wiem. Na kres z takim no, powiedzeniem to się nie spotkałem. Ale no ja wiem, no nie wiem jak to określić. No myślę, że w ten sposób właśnie byśmy zachęcali do spożywania. No i pozyskujemy dobry miód. Mamy dobrych klientów, nie ma się co oszukiwać, a z tym już jesteśmy od 23 lat. No i rynek łódzki mamy zdobyty właśnie tym dobrym miodem, który im zawsze smakuje co roku. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że jesteśmy na rynku łódzkim cały czas. No i miód obranie w Żelechlinku zawsze albo jakieś tam dożynki. Jak mamy czas, to przyjeżdżamy z mężem. Sukcesów życzymy dalszych. Dziękujemy. Z tego co widzę, komisja wyruszyła już do pracy. A przed nami koncert w wykonaniu dwóch grup wokalnych. Grupy te działają przy Gminnym Domu Kultury pod opieką pani Ewy Szczęściak ze studia Talent w Wierzowie. Jako pierwsza grupa wystąpi dziecięcy zespół wokalny. Utwory w wykonaniu naszych małych artystów to Tyle słońca w całym mieście z repertuaru Anny Jankar, Biegnij przed siebie z repertuaru Ani Wyszkoni, oraz utwór na 100 z repertuaru Sound & Grace i Filipa Lato. Powitajmy naszych małych artystów gorącymi brawami. Gdzie wspomnienie lata, gdzie słoneczne ćmy, nagle w tłumie, w samym środku miasta. Ty, po prostu ty. Gdzie godzina zwierzę? Dzień przy twarzy twarz. Szuka pamięć poplątanych ścieżek. Lecz czy znajdzie nas? Thank you.
ptaki szłają. Pszczółka poleciała na kwiatuszek. Napełniła brzuszek nektarem i przyniosła do ula. W ulu są takie rameczki i ona tutaj w te komóreczki nakładła nektaru i miodu, tak? I teraz pszczelarz wyjmuje z ula, wyjął te rameczki. Ja tutaj nie mam pszczół, bo by pszczółki was pożądliły i byście płakali, bo by was bolało. Więc ja tutaj pszczółek nie przyniosłem, wyjąłem na pasiece z ula plasterki. Zaraz, mój mężu drogi, a najpierw tu trzeba obnieść pszczółki i trzeba odymić je, żeby po prostu odebrać ten miodek. Zapomniałeś, jak się pracuje, przebrałeś się w garnitur i teraz już nie wiesz, jak się przy pszczółkach pracuje, prawda? No już bym se pogadał. Żona mnie tutaj skrzyczała. I zdejmujemy pszczółki, żeby miodek nie wylatywał z tych komóreczek. Chodź zobaczysz tutaj, podejdź tutaj bliżej. Zasklepiły takim woskiem. O, taki wosk po to, żeby ten miód nie wylewał się, nie parował, nie naciągał wody, nie brudził. I ja muszę teraz go odkryć, te komóreczki. Chodź zobaczysz, jak to wygląda. Chodź, nie wstydź się, nie bój. Weź rączkę i tak zrób jak ja, zobacz, o. I ono ci odejdzie, widzisz? Wciągniesz, ja ci wezmę niżej, żebyś... O, widzisz? O, ładnie. I tak oskrzyk. No, fajnie. I dalej, i dalej, dalej, dalej. Oj, nam tutaj troszeczkę spadło. O, pięknie. I tak do końca. Bardzo ładnie. Już mam pomocnika pszczelarza pierwszego. Chodź drugi, chodź kolega. Żeby było sprawiedliwie, to teraz ty drugą stronę zrobisz, okej? Okay? Pokaż, jak to się robi. Czekaj, ja tu ustawię, żeby to ładnie stało, bo to mi się przewracało. O. I teraz, no, pięknie. I oto tak pociągnij. Odsklepiamy miodek, żeby mógł nam wypłynąć. Później będziesz go wirował. Ale najpierw trzeba odsklepić. Kto jeszcze chce odsklepić? No chodź dziewczę, chodź, zapraszam. Nie wstydź się. A, to chłopczyk jeszcze jest. Myślałem, że dziewczynka. Chodź. No dziewczynka szła, ale się cofnęła. Tak? No? A, no widzisz. No po, zobacz. To pszczółki zasklepiły, to przez pszczółek robota. I trzeba teraz tak pociągnąć, o, i odsklepić. I tutaj o to pociągniemy. O, pięknie. No i tak dalej, szybciej. O, i jest, i następny. O. Chodź dziewczę, chodź teraz ty spróbujesz. Chodź, nie wstydź się. A z tym woskiem to do odrzyskania, czy nie? To później jest do przetopienia i jest wosk na węzeł, na świeczki. No działa, na czaczulcze, gdzie ona poszła? Uciekła, występna, wstydziła się. No i wyobraźmy sobie, że to już skończyliśmy, odsklepiliśmy, bardzo ładnie. Jest już czyściutkie. I takich 20 ramek wkładamy do tego urządzenia, które zwie się miodziarką. Wirówka, bo wiruje, miodziarka, bo wiruje miód. Miód, tak. I włączamy, zobaczymy, bo tu nie mamy przeciwwagi, bo powinno być 20, ale co najmniej 2. Jak nam nie będzie bardzo rzucać, to będziemy mieli miodzik. Zatkane. Jedna ramka naprzeciwko szorstka. Musi być, dobra, no to musimy jeszcze jedną. Mamy drugą ramkę, żeby było sprawiedliwie, żeby była przeciwwaga. I wirujemy. To się kręci. Tak, wnusiu kochany, poczekaj, dziadziuś jest teraz zajęty, pokazuje, chodź, pokażemy, jak to się wiruje. A, i miodek jest rzucana na ścianki. Siła odśrodkowa wyciąga miód, który spada na tę ściankę, po ściance spływa i tym zaworkiem tutaj spłynie nam do pojemniczka. Powinno być jeszcze cedzidełko w normalnych warunkach, ale my tutaj nie będziemy cedzidełka zakładać, bo mamy za mało miodu,
byśmy nie mogli pokazu zrobić. Trzeba było. Proszę bardzo. A teraz tak pół żartem, pół serio, ale bardziej serio. Szanowni Państwo, rozmawiamy bądź co bądź z królem miodu, panem Adamem Nowickim z gminy Żelechlinek. Witam, witam, dzień dobry. Królu właściwie, królu miodu. Panie Adamie, tu nawet w zasadzie nie muszę żadnego pytania was zadawać. Pan wie najlepiej, co można o miodzie powiedzieć. Wiedzieć wiem, ale nie wiem dlaczego król. Królem się nie czuję. Natomiast co do miodu, o miodzie mogę opowiedzieć wszystko, co pani będzie chciała wiedzieć, bo nie wiem, co byście chcieli wiedzieć. Proszę o pytanie, będziemy odpowiadać. Według pana najważniejsze walory miodu? Miód jest zdrowy na wszystko. Ma mnóstwo zalet, od leczniczych przez smakowe, zdrowotne. Co taki przeciętny człowiek, zjadacz chleba, powinien o miodzie wiedzieć? Że miód jest najstarszym, najlepszym produktem, najdoskonalszym, jaki wytworzyła Matka Natura. Miód ma same zalety, nie ma wad. Jedynie jeśli ktoś jest uczulony, to może mieć jakieś tam uczulające, alergiczne objawy spożywania miodu. Jak spożywamy miód? W jakiej postaci? Miód można spożywać bezpośrednio, powiedzmy, na chlebek, można sobie go rozpuszczać w wodzie, można z niego piec ciasta, pierniki, można go jeść z twarożkiem, z serkiem, na wszelkie sposoby, jak to woli. No. W czym możemy rozpuszczać? No możemy rozpuszczać w wodzie, w ciepłej wodzie, bo miód jest produktem, który się... Ale nie w gorącej, prawda? Dokładnie. Miód się bardzo trudno rozpuszcza w zimnej wodzie, natomiast gorąca woda niszczy jego cenne walory, witaminy, na które nam najbardziej zależy, żeby one w tym napoju były. O miodzie można bardzo długo mówić, prawda? I są powiedzenia, które są mądrością narodów. Jedno z nich powtarzane często, lać komuś miód na serce. Co to znaczy? Czyli po prostu życzyć mu dobrze, mówić mu dobrze, robić mu to, co będzie sprawiło mu najlepszą przyjemność, czyli będzie uzdrawiało jego duszę, jego myśli, jego samopoczucie. Jeśli ktoś mi mówi dobrze, mówię, że no, mówisz mi tak, jakbyś mi lał miód na serce. Panie Adamie, czy można powiedzieć, że w Żelechlinku to są tylko dobrzy ludzie mieszkają? Na pewno są dobrzy ludzie. Jak pani widzi, Żelechlinek to taka wioska z Bożej łaski. Ziemia pszenno-jałowcowa, laski, piaski i karlaski. Czy kraina miodem płynąca? No i do tego można powiedzieć, że kraina mlekiem i miodem płynąca. Jak pani widzi, u nas dużo zbóż, dużo bydła i dużo miodu. Ja tylko wybiegnę i uprzedzę pani pytania. Ja chcę życzyć nam Polakom, nam wszystkim, żeby nam nigdy nie zabrakło właśnie polskiej żywności, dobrej żywności, dobrego chleba z polskiego ziarna. Ja pracuję jako kierowca i jak wyjeżdżamy z Polski, to robimy zakupy i przede wszystkim kupujemy polski chleb, bo inny chleb nie dorówna naszemu polskiemu. I właśnie chciałbym życzyć, żeby nam nigdy tego polskiego chleba nie zabrakło. Z polskiego ziarna, od polskiego młynarza, od polskiego piekarza, tak samo i polskiego mleka, polskiego twarogu, od polskiego mleczarza, od polskiej krowy, która jadła polskie trawy, polską trawę, polską koniczynę. No i właśnie polskiego miodu od... Czyli żeby w Polsce... Polskiego pszczelarza. Żeby nie wyginęły w Polsce pszczoły. Żeby nie wyginęły pszczoły, bo pszczoła jest stworzeniem, które pracowało przez miliony lat. 40 milionów lat temu powstała pszczoła, nawet 60. I ona sprowokowała, że nasze otoczenie, nasze środowisko wygląda tak, jak wygląda. Że pojawiły się kwiaty, nasiona, ptaki.
nastąpiło rozmnażanie generatywne, wcześniej było tylko wegetatywne przez kłącze. Natomiast po to powstała pszczoła, żeby to zaczęło się rozmnażać, krzyżować, żeby wartość środowiska rosła. Dzisiaj stosujemy wysoką agrochemię, agrotechnikę, która przeszkadza pszczole, przeszkadza środowisku. Niby jesteśmy mądrzy, a tak naprawdę to mam takie obawy, że za lat kilkaset może kilkadziesiąt, a może wcześniej może okazać się, że nastąpiły jakieś nieodwracalne czynności, które doprowadzą do tego, że świat zacznie kuleć, zacznie się cofać i nie będzie co jeść. Panie Adamie, no to jak mówić, żeby dotarło do naukowców, ale do ministerstw, wszystkich, żeby jednak te pszczoły ratować? No to trzeba mówić, że to, co powiedziałem przed chwilą, że pszczoła jest bardzo ważnym owadem, bardzo ważnym ogniwkiem w łańcuszku, który jest niezbędny do tego, żeby środowisko się rozwijało, istniało. Do tego trzeba mówić klientom, żeby kupowali miód prawdziwy od pszczelarza, a nie z marketu gdzieś jakiś podrabiany, bo dzisiaj mamy wszelaką żywność mocno modyfikowaną, manipulowaną, wzbogacaną jakimiś tam substancjami, które tworzą imitację produktu. I tak samo jest z miodem, z tego co wiem, to jest dużo produktów, które się miód mają tylko na etykiecie, natomiast w rzeczywistości są produktem miodopodobnym. Panie Adamie, a czy pszczoły w Polsce mają się dobrze? Czy pszczoły mają w Polsce się dobrze? Trudno powiedzieć, aczkolwiek nasi dziadowie, pradziadowie dbali o to, żeby pszczoły się miały dobrze. Jak pani widzi, w naszej gminie, w naszym środowisku jest dużo roślin miododajnych, dużo lip, dużo akacji. Kiedyś był u nas proboszczem ksiądz Witold Skalski, który był pszczelarzem i który trochę za pokutę kazał sadzić rośliny miododajne, dlatego tak to wygląda. W skali globalnej no, agrochemia, agrotechnika, jak powiedziałem, niszczy warunki dobrobytu pszczół, więc no, należałoby dążyć ku temu, aby pozostawić warunki środowiska, które będą tam zaprzeczały i będą służyły do dobrobytu, a nie do zagłady pszczół. Kto powinien chronić pszczoły w Polsce? W Polsce, w naszym kraju? My wszyscy. Każdy powinien myśleć o sobie i o swoich dzieciach, wnukach i prawnukach, że jak nie będzie pszczół, nie będzie dobrobytu w Polsce. Bo najważniejsze, żeby mieć czym oddychać i co jeść. Yeah.
Znajdujemy się na terenie krainy miodem płynącej. Czy pan lubi miód? Oczywiście, bardzo dobry jest, zwłaszcza zimą na przeziębienia. Jak pamiętam jeszcze od dzieciństwa, babcia moja też miała pasiekę miodu i zawsze takie przy wybieraniu tego miodu z ula, plastry były miody wybierane i przez słomeczkę wyciągałem ten miód. Bardzo smaczny i pamiętam ten smak dzieciństwa. Skoro babcia miała pasiekę, to pan na pewno zna walory miodu. Oczywiście są bardzo smaczne, zdrowe przede wszystkim. Dlatego polecam serdecznie i wszystkim, zarówno i małym dzieciom, i dorosłym, którym tylko pozwala zdrowie. Ale na co jest zdrowy miód? Między innymi na żołądek, na przeziębienia, na serce, na różne dolegliwości. Miód przejawia się w ogóle chyba w całym naszym życiu, ale również w przysłowiach, które są mądrością narodów. I jest takie znane przysłowie: lać komuś miód na serce. Co to znaczy? To znaczy być bardzo, bardzo takim przyjaznym, ciepłym, dobrym. No jeszcze jest drugie przysłowie o pszczółkach. Pracowite jak pszczoła. Ale jeszcze jest takie, że łyżka dziegciu zepsuje i beczkę miodu. Tak jest, zgadza się. No co zrobić? W życiu tak jak to w życiu, różnie bywa. Też ta właśnie łyżka dziegciu popsuje beczkę miodu. To takie prywatne pytanie jeszcze. Czy żona jest słodka? Oczywiście. Jest słodka jak miód, a jeszcze nawet bardziej słodka. Ale najsłodsze są moje wspaniałe wnuki. Natalka i Adaś, których serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Czyli co? W rodzinie powinno być tak jak w rodzinie pszczelej, prawda? Tak jest, oczywiście. Każdy powinien być pracowity, jak te pszczółki nasze. I dbać o środowisko i własne, i domu, i społeczeństwa. Trzeba umieć spojrzeć w słońce.
Panie Ewo, jako lekarza pytam. Ostatnio rozmawialiśmy o walorach masła. Dzisiaj mamy przyjemność o miodzie porozmawiać. Więc na co zdrowy jest miód? Ja przed chwilą, jak tutaj zwracałam się do mieszkańców, to mówiłam o tym, że miód jest bardzo zdrowy, trzeba z niego korzystać. Teraz właściwie większość osób zastępuje cukier miodem właśnie, ale mówiłam też o tym, że miód potrafi uczulać. I nie tylko miód, ale pierzga, mleczko pszczele, wosk pszczeli, pyłek pszczeli. Dlatego jak zaczynamy stosować tego typu preparaty, to wtedy musimy zacząć od jakiejś próby, od sprawdzenia, czy my możemy akurat taki rodzaj preparatu przyjmować. Ale miód jak najbardziej, jest to jeden z cukrów, cukry są tam proste, łatwo się rozkładają, dobrze są przyswajalne i na pewno dużo lepsze niż ten cukier rafinowany, taki, który kupujemy w sklepach. Także jak najbardziej zachęcamy. No i cieszymy się, że gmina Żeleklinek od 12 lat wszystkim proponuje ten styl życia. Te już dawno, kiedy on jeszcze nie był taki modny, a teraz jest oczywiście jak najbardziej wskazany i na topie. Zna Pani gatunki miodów? Oj, miodów oczywiście. Miód lipowy, miód mieszany to wiadomo. Ale i na co one służą? Ach, chodzi Pani o to, żebym mówiła na jakie dolegliwości. To znaczy ja powiem tak, w ogóle miód zwiększa przede wszystkim odporność organizmu. Wiadomo, że jeżeli mówimy o lipie, no to myślimy o tym, że w jakichś stanach takich przeziębieniowych przede wszystkim. Ale ja myślę, że teraz to w ogóle miód to już mamy tak ciekawy i czasami zaskakujący, jak ostatnio na przykład miód z chili. Proszę bardzo. Jeden z ostatnich miodów, który znalazł się w moim domu. I zaskoczenie. W pierwszej chwili to mówię, matko, chyba się tego nie da zjeść, bo to jest takie ostre. Ale bardzo ciekawe i nadal jest, tak? Czyli lać komuś miód na serce, takie polskie przysłowie, aktualne zawsze, prawda? Zawsze, zawsze, bo miód to słodycz, bo miód to przyjemność, bo miód to zdrowie. Kolejny utwór z repertuaru Piotra Rubika, Miłość cierpliwa jest. Lecz i niecierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Czasem się unosi tylko niebem i pragnie tylko swego świat, chce dla siebie. Dopuszcza się bez wstydu, szuka poklasku, pamięta tyle złego, płacze od wrzasku. Miłość cierpliwa jest, lecz i nie cierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkim tym, co tracisz bez miłości. Jak prorok, które się kończą, zachodzi, jest słowo.
cierpliwa jest, lecz i nie cierpliwa. Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa. Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości. Miłość jest wszystkich tych, co tracisz bez miłości. Pani radna, jest pani mieszkanką krainy miodem płynącej. Zapewne pani bardzo lubi miód. Bardzo lubię miód. Miód jest wskazany na wszelkie schorzenia. Ja osobiście też piję dużo pyłku takiego z miodu. Używam maści z miodu, bo są pewne dolegliwości w tym wieku już mogą być. Także i miałam sąsiada z dziecinnych lat, który zajmował się pszczołami, więc pszczoły są dla mnie naprawdę tak od zarania przyjazne dla środowiska. Wiadomo, że bez pszczół nie ma życia na ziemi, także jesteśmy... Bardzo się cieszę, że w naszej gminie akurat jest takie święto, które się nazywa Świętem Miodów, Miodunki. Już jest obchodzone po raz 12 w tym roku. I z roku na rok coraz więcej osób przyjeżdża do naszej gminy, doskonale się tu bawi, pięknie smakuje potrawy, które są z miodem. Czy Żelechlinek tylko z miodu słynie? Nie, Żelechlinek słynie z pięknego krajobrazu również, bo jak Państwo widzicie, jak przyjedziecie do Żelechlinka, to są i pagórki, i wzgórza, i las, i woda. Tak jak mój sąsiad świętej pamięci Szymon Kruś napisał nawet taki hymn Żelechlinka. I mogę jedną zwroteczkę po prostu zaśpiewać. Wśród pagórków i dolinek leży wioska Żelechlinek. Pełną piersią tu oddychasz, gdy odjedziesz, zaraz wracasz. Tu w Żelechlinku powietrze świeże, pośród pagórków, lasków i wzgórz. To moje miejsce, powiem wam szczerze, to miejsce kocham, kocham i już. Następny utwór, Milion róż, z repertuary Ały Pugaczowej w oryginale, ale dzisiaj po polsku. Oczu blask
Wszystko będzie dobrze.